Ostatnio zadałem sobie takie niezwykle ważne z punktu widzenia ludzkości pytanie, co tam słychać u Ronaldinho? No bo wszyscy słyszeliśmy o tym, że w 2020 roku Brazylijczyk trafił do paragwajskiego aresztu. Zresztą u nas na kanale był film o tym. I później tak nagle trop się urwał. No bo Ronaldinho w końcu musiał wyjść z tego aresztu, wrócić do Brazylii i co dalej? Co u niego słychać? No i specjalnie dla Was sprawdziłem, co tam u naszej legendy brazylijskiej piłki, legendy całego futbolu. Powiem Wam tak, rok 2020 nie oszczędził Ronaldinho, ale on... Nie będę zdradzał, słuchajcie, musicie to obejrzeć, w każdym razie powiem Wam tak. Obecnie w Polsce pogoda nie jest najlepsza, przynajmniej u mnie w Warszawie jest brzydko, pochmurnie. Chciałby człowiek się gdzieś spakować, to znaczy nie gdzieś, chciałby się człowiek spakować, jak już to do plecaka, plecak spakować i wyjechać gdzieś za granicę, gdzieś gdzie świeci słoneczko. Przynajmniej ja tak mam. I powiem Wam, że w tym filmie uśmiechu Ronaldinho i samby i brazylijskiego słońca nie zabraknie. Dlatego usiądźcie wygodnie i jedziemy z tematem. Ronaldinho to jeden z największych czarodziejów boiska w historii. Facet jednym ruchem nogą potrafił wykiwać najlepszych obrońców na świecie. Na pewno nie spodziewał się jednak, że na jego drodze stanie przeciwnik, który nie da się załatwić efektowną sztuczką. Rywal, który będzie bezlitosny. A jego imię to... 2020 rok. Ten przeklęty 2020 ostro wjechał w nogi Ronaldinho. Wydawało się, że legenda wywinęła takiego orła, po którym długo się nie podniesie. I będzie tylko gorzej. A tu niespodzianka, ale po kolei. W marcu 2020 roku cały świat doznał niezłego szoku, gdy okazało się, że Roni wraz ze swoim przedsiębiorczym bratem trafili do paragwajskiego aresztu. Poszło o sfałszowane paszporty, którymi posługiwali się obaj Brazylijczycy. Roni trafił do aresztu, był turniej o świniaka, którego oczywiście ekipa byłego gracza Barcelony zdobyła, wjechał nawet tort urodzinowy od osadzonych dla Brazylijczyka. Wszyscy tańczyli i śpiewali. No po prostu coś pięknego. Potem wraz z początkiem kwietnia było przeniesienie do aresztu domowego w Asunción. Sprawa ciągnęła się niemiłosiernie. Ostatecznie pod koniec sierpnia Ronaldinho mógł wyjść na wolność. Według wyliczeń najlepszych południowoamerykańskich matematyków, Roni spędził w stolicy Paragwaju aż 171 dni, z czego 140 w czterogwiazdkowym hotelu. No trochę mu się pobyt wydłużył. Przypominam, że miał wpaść tylko na imprezę charytatywną. Cóż, takie życie. To był potężny cios. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że przeżyję taką sytuację. Całe życie starałem się osiągnąć najwyższy poziom w swoim zawodzie, bo chciałem swoją grą sprawiać radość wszystkim ludziom. Podsumowywał całą sytuację Brazylijczyk. Nie spodziewał się, że 2020 szykował dla niego kolejne ciosy. W październiku okazało się, że Brazylijczyk musiał stawić czoła wirusowi, z którym wciąż walczy cały świat. Ten brzydki skurczybyk dorwał nawet jego. Koniec listopada. Kolejny bardzo bolesny cios. Odszedł wielki przyjaciel Roniego i jedna z największych legend futbolu, Diego Maradona. Mój przyjaciel, idol numer 10. Dziękuję za każdy moment spędzony w Twoim towarzystwie. Bez względu na to, czy to był mecz, czy zwykły obiad. To inspirowało mnie przez całą karierę. A gdy Cię spotkałem i rozegraliśmy ten mecz po 5 w składzie, to była to jedna z najlepszych nocy w moim życiu. Byłem na boisku z moimi idolami. Spoczywaj w pokoju, mój idolu. Kocham Cię. Jesteś wieczny. R10 zgotował wzruszające pożegnanie Argentyńczykowi i gdy wydawało się, że 2020 zmierza ku końcowi i gorzej już nie będzie, to wtedy przed samymi świętami gruchnęła informacja, że mama Roniego też musi przejść walkę z wirusem. 71-latka trafiła do szpitala w Porto Alegre. Boże Narodzenie, była gwiazda Barcelony, spędziła bez najważniejszej osoby w swoim życiu. Smutne. Ale przecież nie o tym miał być ten film. Zaraz. Po drugie, Ronaldinho jest osobą, której szeroki uśmiech nie schodzi z twarzy, prawda? Wieczny optymista. I okazuje się, że on, nawet w tak ciężkim dla siebie 2020, potrafił odbić się od dna i znowu wyjść na prostą. Miejmy nadzieję, że na dłużej.
Marcową odsiadką w Paragwaju najbardziej przejmowali się oczywiście specjaliści od wizerunku Ronaldinho. No bo jak to tak? Idol milionów kibiców na całym świecie, w tym tych niepełnoletnich, trafił nagle za kratki. A do tego trąbią o tym wszędzie, gdzie się da. No, kiepska sprawa. Jak się jednak szybko okazało, Ronaldinho potrafi wyjść z nawet wydawałoby się beznadziejnej sytuacji. Zupełnie tak jak kiedyś na boisku. Przecież po takim skandalu wielu sportowców liczyłoby straty po zerwanych kontraktach przez sponsorów. Ale nie Roni. On swoje słabości zaczął przekuwać w sukces. Jak podaje El Pais, 4 miesiące po wyjściu z aresztu zdołał zarobić ponad 5 milionów reali brazylijskich. Czekajcie, to jest jakieś... kalkulatorek w rękę... 788 tysięcy euro. Czyli ponad 3,5 miliona na złotówki. Przyznacie, że sympatyczny pieniądz. Jak on to zrobił? Poznał 10 sposobów na... A tak na serio, to już miesiąc po wyjeździe z Paragwaju pojawił się w Belo Horizonte. Zatrudniła go firma ubezpieczeniowa po to, żeby wziął udział w imprezie promującej powstanie nowego stadionu Atlético Mineiro. Przy okazji otworzył tam studio muzyczne i od razu zaatakował rynek projektem trapowym. Tak, Roni wystartował ze swoim chill wagonem. Skład nazywa się Tropa do Bruxo i oprócz Ronaldinho tworzą go Jonga, Sidoka i MC Rick. Sorry, te ksywki nic mi nie mówią, ale z tego co czytałem, to w Brazylii był mega szał. Panowie już przebili 2 miliony wyświetleń swoim pierwszym teledyskiem, na którym nie brakuje, oczywiście, skąpo ubranych dziewczyn, alkoholu i gry w pokera. Michała Wiśniewskiego jednak nie zauważyłem, ale jest za to uśmiechnięty Ronaldinho. To nie jest mój klimacik, no ale jak ktoś lubi, to niech śmiało odpala. Tylko osoby pełnoletnie oczywiście. A wiecie, kto tworzył pierwszy trap? Ci raperzy znad Wisły. Haha, poleciał suchar z lat 90. Wracamy do Ronaldinho. Oprócz tego w grudniu Roni wziął udział w kampanii reklamowej aplikacji turystycznej Buser, której twórcy każą o sobie mówić Uber wśród busów. Reklama, która pojawiła się w brazylijskiej telewizji, przedstawia smutnego Ronaldinho w opustoszałej willi w czasach pandemii. W pewnym momencie Brazylijczyk klika w aplikację Buser, a po chwili pod jego dom podjeżdża wypasiony różowy bus i wysypuje się z niego masa ciekawych postaci. Jest nawet papież. Wszyscy pakują się do busa i w odpowiednich warunkach, w maseczkach, grają i śpiewają o tym, jak to fajnie podróżować busem. No niezły kicz, ale Roni zainkasował za to milion brazylijskich reali. Ronaldinho jest znany na całym świecie z wnoszenia radości do piłki nożnej. To jest właśnie ta radość Brazylijczyków, którą Buser chciał pokazać w tak trudnym momencie, powiedział założyciel i dyrektor generalny firmy Marcelo Abritta. Zapytany o sprawę z aresztem Roniego, odpowiedział, że ta kwestia została już rozwiązana i nie obawia się o to, że marka jego firmy będzie przez to źle kojarzona. A teraz lecimy z kolejnymi biznesami. Oprócz bycia twarzą busów, Brazylijczyk nadal ma kontrakt z bukmacherem Betcris. Do tego Ronaldinho promował nowego PES-a. Założył swoją własną drużynę e-sportową R10 Team. Został ambasadorem serwisu społecznościowego dla młodych piłkarzy, agentów klubów i kibiców o nazwie FMS. Roni promuje jeszcze swoją markę win, a rynek alkoholi zamierza podbić kolejnym projektem, ginem o jakże chwytliwej nazwie R1. A to jeszcze nie koniec, bo na 2021 rok jest zapowiedziany film o losach Ronaldinho. Widziałem też, że szykuje się batonik proteinowy R10. No sporo tego. Niedługo będę się bał, że Roni wyskoczy z lodówki. A kto wie, co jeszcze przyjdzie Brazylijczykowi do głowy? Jak widać, jego fantazja nie zna granic. Ja wiem jedno, skoro ten okropny 2020 go nie ruszył, to chyba nic już go nie ruszy. A tak poza tym to, Roni, dawaj może jeszcze do jakiejś wieczystej, jakiś taki transferek, pokopiesz sobie, fajnie by było. No i jak tam? Mam nadzieję, że przez okna zajrzało do Was słoneczko, szeroko się uśmiechnęliście jak Ronaldinho, zatańczyliście sambę, zrobiliście o tak i od razu lepiej zrobiło się na sercu. Pamiętajcie, bądźcie optymistami jak Roni, ze wszystkiego w życiu można wyjść. A przede wszystkim można wyjść, jak się okazuje, z paragwajskiego aresztu i jeszcze można do tego zarobić kilka niezłych milionów. No, każdy milion jest niezły swoją drogą. Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Tam za mną jest niedokończony napis. Ja już dostałem kilka innych wiadomości z pytaniami. Lipiński, kiedy, co dalej? Słuchajcie,
dotrzymuję słowa, napis będzie uzupełniony. Tak jak się umawialiśmy, dałem więcej czasu na zostawienie komentarzy. Spokojnie, wybierzemy ten najciekawszy, który będzie nas motywował przez cały 2021 rok. Okej, to wszystko ze spraw porządkowych, ogłoszeń parafialnych. Ja dziękuję już dzisiaj za uwagę. Trzymajcie się, pamiętajcie o tym, żeby szeroko się uśmiechać jak Ronaldinho i widzimy się wkrótce na kanale, który wszyscy bardzo dobrze znacie. Dzięki, trzymajcie się. Lipiński, misja wykonana, odmeldowuję się. Miłego weekendu.